od matek. Intelektualny rozwój dzieci. Cześć, nazywam się Angelika Maria Gąsior i witam Cię na kanale Gat Mother. Miejscu, w którym warto być, jeśli chcesz wychować mądre i przedsiębiorcze dzieci. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia. Jak wiadomo, matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk. Co prawda dla wielu dzieci ten przedmiot jest zmorą. Jednak przy odpowiednim podejściu matematyka może być przyjemna, a jej nauka może stać się zabawą. Dlatego dzisiaj skupimy się na tabliczce mnożenia. Jeśli zastosujesz te złote 4 rady, sukces masz gwarantowany. Często tradycyjne metody nauki tabliczki mnożenia nie przynoszą efektów albo przynoszą je bardzo żmudnie i wolno. To dlatego, że w szkole nauka polega na kuciu wyników na pamięć. Na szczęście są inne sposoby na zapamiętywanie tabliczki mnożenia, na przykład gry edukacyjne. Zrobienie tej jednej, nazywanej duetką, zajmie Ci niewiele czasu, a efekt masz murowany. Potrzebujesz dużej kartki, najlepiej w jednym kolorze, wycinasz z niej prostokąty, na jednej stronie tych karteczek piszesz działanie, a na drugiej wynik. Nie wszystkie zestawy będą używane do grania od razu. Przez kilka dni możecie używać kart z mnożeniem przez 7, potem przez 9 i tak dalej. Gra przeznaczona jest dla co najmniej 2 osób. Tak zrobione karty z działaniami i wynikami tasujesz i rozdajesz uczestnikom zabawy. Jedna osoba wybiera kartę ze swojej puli i odpowiada na działanie. Jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzymuje punkt. Jeśli nie, pytanie przechodzi do puli przeciwnika, który teraz ma szansę na wygraną. W ten sposób dzieci szybciej zapamiętają wyniki poszczególnych działań i owszem, mimo że wciąż jest to oparte na zapamiętywaniu, to sama metoda jest przyjemniejsza dla graczy i sprawia faktyczną przyjemność. Nie zapomnij, aby na koniec nagrodzić zwycięzcę. Jeszcze lepszy efekt osiągniesz, jeśli dzieci wykonają karty samodzielnie. Samo ich tworzenie zadziała tak jak robienie ściąg, po prostu powtarzanie i utrwalanie graficzne. Poniekąd ten sposób wiąże się z poprzednio wspomnianą grą. Konkretnie możesz wykorzystać karty raz jeszcze. Wykonaj matę z przyszytymi do niej kieszeniami z materiału, do tego świetnie nadają się tylne kieszenie ze starych dżinsów. Do każdej kieszeni możesz włożyć dany zbiór kart, na przykład mnożenie przez 5 do jednej z nich, mnożenie przez 7 do innej itd. Wszystko wieszamy w kuchni, w salonie czy też w pokoju dziecięcym. Wówczas, gdy dzieci czekają na przykład na nakrycie stołu albo siedzą w toalecie na tronie, będą mogły wziąć daną talię kart i powtórzyć tabliczkę mnożenia. A wiecie, że wystarczy poświęcić temu 2 minuty w ciągu dnia, aby uzyskać bardzo satysfakcjonujące efekty. Metoda ta jest szczególnie polecana, jeśli masz więcej niż jedno dziecko, bo matę po prostu schowasz i wykorzystasz, gdy znów będzie potrzebna. Ta metoda przeznaczona jest wyłącznie do nauki mnożenia przez 9. Do jej wykonania potrzebne dziecku są dłonie. Prześledźmy dla przykładu mnożenie 6 przez 9. 9 w tej metodzie jest cyfrą stałą, więc zajmujemy się szóstką. Zaginamy szósty palec od Twojej lewej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zagięty. Następnie liczymy rozłożone palce, zaczynając od lewej strony, aż dojdziemy do tego zagiętego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ta liczba to liczba dziesiątek. Palce, które znajdują się po zgiętym szóstym palcu, to liczba jedności. Raz, dwa, trzy, cztery. W takim wypadku nasz wynik to 5 dziesiątek plus 4, czyli 54. Jest to bardzo prosta metoda, którą można ćwiczyć w drodze do szkoły, kiedy dziecko jedzie z Tobą samochodem czy autobusem. Do zabawy można zaangażować więcej dzieci, które w mig podchwycą nowy sposób na ciekawe spędzanie czasu. A co najlepsze, metoda ta wyklucza bezsensowną naukę na pamięć, bo dłoniowy kalkulator mamy zawsze przy sobie. Kolejny sposób jest przeznaczony dla dzieci, które już miały styczność z tabliczką mnożenia. Cała gra służy jej utrwaleniu.
Do przygotowania gry potrzebujesz kartki papieru dla każdego uczestnika oraz kostki. Dzieci na kartkach w kolumnie wypisują cyfry od 1 do 10 wraz ze znakiem mnożenia. Pozostawiają miejsce na wpisanie jakiejś cyfry, po czym rysują znak równości. Teraz wszyscy uczestnicy mogą ustalić, kto zacznie i pierwszy rzuci kostką. Gra składa się z 10 kolejek. Dziecko, które rzuca kostką, sprawdza ilość oczek, jaka mu wypadła, następnie uczestnik podejmuje decyzję, do której liczby na swojej kartce dopasować wynik z kostki i wykonuje działanie. Po czym kostka do gry przechodzi do następnej osoby. Gra kończy się po 10 kolejkach, a osoba, której zsumowany wynik jest największy, wygrywa. Niewątpliwie w tą grę mogą bawić się również dorośli. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się umiejętność szybkiego mnożenia. To już wszystkie niezawodne sposoby nauki i utrwalania tabliczki mnożenia na dzisiaj. Może czas, aby i rodzice powtórzyli sobie tabliczkę mnożenia, grając w te gry razem z dziećmi. Jeśli spodobał Ci się film, podziel się nim ze znajomymi rodzicami, na pewno będą wdzięczni za pomoc w rozwiązywaniu problemu przerażającej tabliczki mnożenia. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej materiałów pomocnych w wychowywaniu mądrego i przedsiębiorczego dziecka, wejdź na gatmadar.pl, link na dole i zapisz się na newsletter. Tymczasem dzięki za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!